Dzień dobry Państwu, czyni wobec Wita Kapitan Lisowski w wielozakresowym serwisie informacyjnym. Dzień dobry Państwu, spóźniony Wita Kapitan Lisowski, dziś 22 lutego. Ważniejszą rzeczą niż terminowe nagranie było ułożenie wszystkiego, co się da po powrocie, po kilku dniach nieobecności do domu oraz to, że właśnie tak, a nie inaczej czas miał Marek Meister, żeby nagrać. Materiał z Markiem pójdzie pewnie jutro, czyli w piątek. No i niestety przepraszam Was za to, że jeden człowiek był ważniejszy niż terminowe spotkanie z Wami. Bardzo mi z tego powodu przykro, ale uważam, że i tak wyjdzie nam to na dobre. A teraz, Szanowni Państwo, jeśli się będzie podobało, pamiętajcie, like dobrze robi, komentarz dobrze robi, udostępnienie dobrze robi, a ja zachęcam do szybkiego dzisiaj przeglądu informacji, który o godzinie 14 możecie właśnie Państwo oglądać. I teraz, Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu pierwszego, a punkt pierwszy to Rada Federacji Rosyjskiej, która coraz dziwniejsze rzeczy potrafi z siebie ostatnio wypluwać. Tym razem w tejże Radzie Federacji pojawił się głos żądający odstąpienia Rosji od traktatu o ostatecznym uregulowaniu w odniesieniu do Niemiec, który został podpisany 12 września 1990 roku w Moskwie. I o co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o to, że Rosja chce stworzyć sobie argumenty, że zjednoczenie Niemiec było nielegalne i tak naprawdę to DDR nadal istnieje. Są to oczywiście w takim potocznym języku całkowicie dęte argumenty, wyciągnięte z bardzo ciemnego miejsca, tam gdzie kończy się szlachetna nazwa pleców, ale i to Rosjanom wystarczy, zwłaszcza jeśli chodzi, że jest to skierowane na ich wewnętrzny użytek. I to nie jest pierwsza tego typu rzecz, bo podobnie o Gotlandii była mowa, jeżeli chodzi o tą wyspę na Bałtyku, bardzo ważną ze strategicznego punktu widzenia. Królewiec, który też po II wojnie światowej po odpowiedniej liczbie lat miał być, to tak powiem, miało być zastanowione, komu go oddać, no ale to już wiadomo, że Rosja zrobi wszystko, żeby tego nie zrobić. Wyspy Kurylskie, to już nie mówię. Różne przebąkiwania dotyczące Alaski, to oczywiście też. I inne sprawy tego typu. To naprawdę jest po to, żeby mieć ciągle co najmniej pretekst do pewnych rzeczy, ale to też pokazuje, że łącząc to z wypowiedzią Miedwiediewa, mówiącą o tym, że jak już ruszymy, to nie wiemy, gdzie się zatrzymamy, w kontekście jak już ruszą z natarciem, z atakiem na Europę, bo przecież zagrożenie dla Rosji ma charakter międzynarodowy właśnie, to nie, że gdyby cokolwiek zdarzyło się nam, że nam się nie uda, to że oni się zatrzymają na Odrze. Absolutnie. Ten ruch mówi o tym, że Odra jest dla nich tylko przeszkodą do pokonania w razie czego, a nie granicą, do której chcą dojść. I tak bardzo mocno przestrzegał tych, którzy myślą, że Niemcy zawsze się dogadują. Zależy, którzy Niemcy i jacy Niemcy. A że w chwili obecnej pod wieloma względami to właśnie wschodnio aktywni, wschodnio niemieccy, stamtąd pochodzący politycy, grają pierwsze skrzypce w wielu miejscach niemieckiej polityki, no cóż. Myślę, że bardzo szybko by się Niemcy potrafiły od nowa podzielić. Tylko czy by zdążyły, gdyby doszło do takich okoliczności. Ale to już jest inna sprawa. Tymczasem idziemy dalej. A idąc dalej, dochodzimy do tego. Wygląda to zdecydowanie jak myśliwiec nowoczesnej generacji. Jest to jak najbardziej Turkish Aerospace, CAN, czytane CHAN, czyli ich podejście do samolotu piątej generacji. I tu trzeba powiedzieć jasno. Dobrze finansowany i puszczony na szerokie wody od kilku dziesiątków lat. Turecki przemysł zbrojeniowy pokazuje nam, dokąd, do czego można dojść. Samodzielnie w dużej mierze, nie oglądając się na nikogo, jeśli się chce. Oni rozwinęli swój przemysł zbrojeniowy, który ciągnie również przemysł cywilny w takim stopniu, że możemy zazdrościć. A Polska przepięknie zwinęła swój przemysł zbrojeniowy w takim stopniu, że wszystko musimy kupować z zewnątrz, jeśli chodzi o wiodące technologie. Zamiast być samemu ich miejscem opracowania i producentem. I teraz tak, właśnie świeżo w Turcji wzbił się w powietrze po raz pierwszy w historii prototyp wielozadaniowego myśliwca piątej generacji o tej właśnie nazwie CHAN. Oznacza to wielki postęp w programie tureckiego samolotu i pozwala
postawić pytanie, czy Turcja wkrótce znajdzie się w ekskluzywnym klubie producentów załogowych, bojowych samolotów najnowszej generacji. Dlaczego mowa jest o załogowych? Ponieważ jeżeli chodzi o bezzałogowe, już tam są. Start odbył się świeżo, bo wczoraj, 21 lutego w godzinach porannych, maszyna wystartowała z przyzakładowego lotniska producenta w centralnej Turcji i przebywała w powietrzu na tą chwilę 11 minut. W trakcie lotu przetestowano podstawowe systemy samolotu. Udany obrót prototypu oznacza, że Chan, efekt programu TFX, zakończył serię prób naziemnych i mógł dzięki temu rozpocząć próby w locie. Ich cykl będzie oczywiście trwał kilka najbliższych lat, ale planuje się, że już w drugiej połowie tej dekady rozpocznie się produkcja seryjna samolotów i przed rokiem 2030 będą już wdrażane do służby. Program TFX swoje prapoczątki miał w roku 2010, tu chłopaki z Defense 24 dobrze to opisały. Planowano wówczas, że samoloty te będą stanowiły dopełnienie floty F-35 w tureckich siłach powietrznych, tylko że w chwili obecnej F-35 nie będzie tam. A Turcja była jednym z ważniejszych członków konsorcjum Joint Strike Fighter i planowała zakup 120 egzemplarzy wersji A dla sił powietrznych. No natomiast to się nie udało. Jeżeli jednak chodzi o samoloty z programu TFX, miał zostać zamówione w większej liczbie, prawdopodobnie tak, aby mogły zastąpić całą flotę samolotów F-16CD w stosunku 1:1. A oni właśnie będą teraz modernizować swoje samoloty, więc okres, w którym będą wspólnie służyły, też na pewno się zdarzy. Wyrzucenie Turcji z programu F-35 po zakupie przez nią rosyjskich systemów S-400 sprawiło, że program stał się dla Ankary jeszcze ważniejszy niż dotychczas. Choć z drugiej strony zmniejszyły się możliwości współpracy przy tym samolocie z firmami zachodnimi. Z tego też powodu na początku roku 2023 zdecydowano o przyspieszeniu programu. Chan został zaprezentowany wiosną i ogłoszono rozpoczęcie jego prób naziemnych. Erdogan zapowiedział też, że samolot zostanie oblatany jeszcze w roku 2023, co nie udało się tego terminu dotrzymać, ale i tak mówimy o poślizgu w granicach 3 miesięcy. To przy takich programach to jest naprawdę niewiele. Wygląda więc na to, że Turcy rzeczywiście będą w stanie rozpocząć produkcję samolotów w ciągu najbliższych kilku lat, mniej więcej 2 lata po rozpoczęciu produkcji koreańskich KF-21 Boramae. Jeśli tak się stanie, wówczas zamówienia krajowe na tą konstrukcję powinny osiągnąć nawet 200-300 egzemplarzy i stopniowo konstrukcja ta zacznie wypierać F-16, a w pierwszej kolejności zmodernizowane, ale sędziwe Fantomy, czyli F-4E-2020 Terminator. Po osiągnięciu takiej skali produkcji Turcja powinna uzyskać zadowalającą cenę jednostkową za pojedynczy egzemplarz samolotu. Wówczas będzie go mogła zaoferować na eksport. Zainteresowany nim mógł być na przykład Azerbejdżan, to jest raczej pewne, bo jego siły powietrzne opierają się obecnie na MiG-29 i Su-25. Byłby to jednak klient no niezbyt duży. Wstępne zainteresowanie Chanem wyraziły też Tajlandia oraz na pewno jakieś kraje muzułmańskie. Dlaczego? O tym za chwilę. Wydaje się, że samolot mógłby zostać zaoferowany przede wszystkim właśnie światu islamskiemu, a przynajmniej tej jego części, która ma z Turcją dobre relacje. Nie bez przyczyny Chana określono kiedyś jako pierwszy wielki myśliwiec muzułmanów. I tutaj oczywiście wysunęliby się zdecydowanie przed Iran, który rzekomo coś miał, opracował, pokazał, ale nikt tego tak naprawdę realnie w użyciu zwłaszcza nie zobaczył. Turcy starają się uzyskać w swoim samolocie maksymalną niezależność, jeśli chodzi o podzespoły. Widać to chociażby po zakładanym dla niego garniturze uzbrojenia, które jest przede wszystkim tureckie. A tureckie firmy takie jak Aselsan, Roketsan naprawdę mają szeroką ofertę urządzeń i uzbrojenia i tutaj trzeba być pod wrażeniem tego wszystkiego. Najważniejszą rzeczą, z którą się borykają, jest silnik. No ten problem mają też przy swoim czołgu Altaj. I dotychczas używają w tym samolocie samolotów silników General Electric F-110, czyli jednostki stosowane w samolotach F-16. Trudno powiedzieć, czy uda się tutaj osiągnąć jakąś samodzielność w tym zakresie poprzez rozwinięcie programu własnego silnika odrzutowego. Natomiast mało prawdopodobne jest, żeby trafiły tam silniki rosyjskie, które są wyraźnie gorsze i mają dużo gorsze parametry, zwłaszcza eksploatacyjne. Ale skoro już doszliśmy do Rosji, no to Rosja się mocno odezwała. Konsul Generalny Federacji w Stambule powiedział, że chcemy rozwijać współpracę wojskowo-techniczną z Turcją, a rosyjskie firmy są gotowe współpracować z Turcją przy realizacji projektu myśliwca Khan. No i powiem szczerze, na pewno by chcieli dobrać się do
pewnych rzeczy z zakresu optoelektroniki, elektroniki, uzbrojenia, a także kwestii stealth, czyli obniżonej zdolności do bycia wykrytym, ale przede wszystkim do amerykańskich silników. Zobaczymy, co dalej. O sprawie tureckim dziennikarzom powiedział właśnie sam rosyjski konsul Burawiow. I w tym kontekście wiemy jedno. Na pewno chcieliby się dobrać do tych technologii. Zobaczymy, co zrobi z tym Ankara. Bo naprawdę nie ma gwarancji, że postąpi tak, jak postąpiłby kraj NATO. Niestety. A teraz krótko i zdawkowo. To zdjęcie ma przypomnieć, co kiedyś się wydarzyło w mieście Norymberga i to cały czas jest obecne w historii. Tak teraz w Norymberdze odbywają się otwarte przesłuchania w sprawie zbrodni wojennych Putina, armii Putina na ludności cywilnej, w szczególności na dzieciach, jakich dokonali na Ukrainie. Rozprawa rozpoczęła się w sali sądowej N600, dokładnie tej samej, gdzie sądzono tu obecnych na zdjęciu kiedyś. I to jest bardzo słuszny koncept. Tu kolejna krótka i dosyć bolesna informacja. Kolejni Amerykanie są zamykani w Rosji. Imperium rosyjskie w tej chwili, można powiedzieć, próbuje gromadzić jakąś liczbę zakładników do pertraktacji z Białym Domem. Należy uznać, że w tej chwili jakiekolwiek wyjazdy do Rosji dla obywateli państw wchodzących w skład NATO, zwłaszcza tyczy się to Amerykanów lub Brytyjczyków. Trzeba powiedzieć, że jakiekolwiek wyjazdy do Rosji są bardzo niebezpieczne i można je porównać tylko i wyłącznie do skali niebezpieczeństwa podróży do Iranu oraz Korei Północnej. Stały się one wręcz śmiertelnym zagrożeniem, a na zdjęciu jest amerykańska koszykarka, która prawie rok spędziła w więzieniu, Britney Griffin. I jej los naprawdę nie do pozazdroszczenia był. Dobrze, że udało się ją stamtąd wydostać. A tu w kontekście szeroko zakrojonej akcji kierowanej przeciwko państwom Zachodu, co robią Rosjanie? Oczywiście aktywowali bardzo mocno swoją diasporę w Naddniestrzu. Naddniestrze, przypomnę, to jest ten zbuntowany fragment Mołdawii, czyli mówimy o granicy rumuńsko-mołdawskiej od tej strony, od strony ukraińskiej, czyli między Mołdawią a Ukrainą, bo wszyscy deputowani z Naddniestrza, czyli ze zbuntowanej republiki, spotykają się 28 lutego, czyli już w najbliższych dniach. I ostatni raz coś takiego miało miejsce w roku 2006, kiedy zwołano i uchwalono referendum w sprawie przyłączenia się do Rosji. I istnieją doniesienia, że republika będzie oficjalnie zwracać się o przyłączenie do Rosji. To oznacza, że rodzą się tam większe kłopoty. Niestety dla państwa natowskiego, jakim jest Rumunia, oczywiście sama Mołdawia coś będzie z tym musiała zrobić. I tu wraca jak gdyby stare zapytanie. Dlaczego, kiedy była obiecująca do tego koniunktura, zwłaszcza podczas puczu Prigożyna, Mołdawia wraz z Ukrainą nie wkroczyły i nie zrobiły porządku z tym zbuntowanym pseudokrajem rządzonym przez jedną mafijną firmę i będącym lojalnym, mentalnie lojalnym poddanym Rosji cały czas. No cóż, zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Niestety rodzi się w ten sposób kolejny punkt zapalny, co do którego jednak, bądźmy szczerzy, no, wystarczyłyby 2 do 3 brygad ukraińskich i to, co ma Mołdawia, żeby zrobić z tym porządek i spacyfikować to. No ale tutaj przede wszystkim i nade wszystko inicjatywa jest w rękach Mołdawii. Tu niestety obrazek gorszy, bo mówimy o tym, że Iran aktywnie już jeszcze bardziej dotychczas wspiera Rosję w jej walce i w chwili obecnej ogłoszono, udowodniono, udokumentowano, że co do zasady Iran rozpoczął proces dostarczania Rosji, mówi się nawet o 400 rakietach balistycznych typu Ziemia-Ziemia i informuje o tym też Reuters i że dostawy rozpoczęły się na początku stycznia, co najmniej 4 już były,
I obejmują one rakiety z rodziny Fateh 110 czy Zolfakar o zasięgach odpowiednio 300 i 700 kilometrów. Celność, no cóż, zobaczymy, no nie jest chyba najwyższego lotu, no ale zasięg jednak robi swoje, a wielkość głowic, co najmniej 500 kg materiału wybuchowego, też niestety potrafi zrobić spore zniszczenia. I o ile Rosja szybko dogaduje sobie takie rzeczy ze swoimi dwoma głównymi sojusznikami, czyli Koreą Północną i Iranem, o tyle w kwestii uzbrojenia, zwłaszcza dalekiego zasięgu, kolegialność działań poszczególnych krajów NATO oraz samego NATO jako całości, no niestety jest nieoptymistyczna. A tu mamy coś takiego, Rosja 1, czyli rosyjska telewizja, która oczywiście musiała zrobić użytek z informacji o tym, co się dzieje na polskich drogach, w rejonie pasa granicznego i na granicy. I ten obraz niestety mocno się tam przewija i zacytuję to, co poleciało w tej rosyjskiej telewizji w tym zakresie. W Polsce wrze. Na granicy z Ukrainą rolnicy wysypują ziarno na drogi. No z dwóch wagonów wysypali coś z jednego samochodu. Palą ogniska, blokowany jest ruch towarowy i pasażerski. Jeden z protestujących miał flagę Związku Radzieckiego i wzywał Putina, aby zaprowadził porządek. Odpowie za to przed sądem. Jest kreowane coś, jak gdyby tam za chwilę miała jakaś rewolucja wybuchnąć. Rewolucja, która oczywiście ma czekać na wyzwolicieli krasnoarmiejców najlepiej. No my to już wyzwalanie znamy. I chyba oprócz tych, którzy zawodowo wspierają Rosję w tym zakresie, nie ma nikogo, kto chciałby w tym ruskim mirze normalnie funkcjonować. Co by nie powiedzieć, Polacy, którzy wiedzą o tym, jak ten rosyjski mir wygląda, normalni Polacy, to oni będą w stanie opowiedzieć o tym na Zachodzie, żeby zaczął to Zachód lepiej rozumieć. Ale tymczasem Niemcy nie zaniedbują innych elementów, czyli mamienia. A najlepiej mamienie wychodzi im oczywiście z Niemcami. I kuszą dlatego Niemców powrotem kwestii Nord Stream 2 zamiast dostaw LNG z USA. I to pokazuje, że o ile w tej chwili cena gazu tego płynnego LNG z USA jest konkurencyjna dla tego, co dostarczali przedtem Rosjanie gazociągami, co bardzo Rosjan boli. I teraz to oni w drugą stronę chcą udowodnić, że gaz z gazociągów będzie konkurencyjny. O tym wszystkim mówił rosyjski wiceminister energetyki, który przekonuje, że Nord Stream 2 może być pewną alternatywą wobec, zdaniem jego, niepewnych dostaw LNG z USA. Oczywiście to by też nieźle uratowało Gazprom, który ta część jego gazowa ma się bardzo, ale to bardzo źle w chwili obecnej. Powrót do Nord Stream 2 przez Niemcy może nastąpić ze względu na zawieszenie licencji na nowe projekty LNG przez Bidena. I tu jest niestety pewna racja rosyjskiego wiceministra Nikołaja Szulginowa. Biały Dom zlecił zawieszenie wydawania nowych licencji eksportowych na LNG z USA do czasu oceny wpływu poszczególnych projektów na eksport, w domyśle na środowisko. Wypowiedź Szulginowa to kolejne przypomnienie o tym, że jedna z dwóch nitek gazociągu Nord Stream ocalała po sabotażu z września 2022 roku, czy raczej może chyba chodzi o Nord Stream 1. I o czym ostatnio przypominał Putin. Decyzja Joe Bidena o rewizji projektów LNG nie dotyczy istniejących oraz zaplanowanych już gazoportów, ani umów gazowych zawartych dotychczas, między innymi z firmami niemieckimi. O tym już oczywiście Szulginow nie wspomina. Nie wspomina też, że Niemcy oraz inni klienci Gazpromu w Europie odwrócili się od jego gazu ze względu na kryzys energetyczny wywołany obniżką podaży z Rosji, która jest obecnie postrzegana jako element przygotowań do inwazji na Ukrainę. Program unijny RePowerEU zakłada porzucenie surowców rosyjskich do 2027 roku. A niemiecki regulator Bundesnetzagentur przypomina, że NS2 nie uzyskał certyfikacji. Więc na tą chwilę ci urzędnicy niemieccy, którzy są w tych miejscach, w których są, jasno dają do zrozumienia, że nie ma co myśleć o korzystaniu z ocalałych nitek NS-ów. Pomijmy też, że właścicielem Nord Stream 2 jest należący w 100% do Gazpromu podmiot i objęty sankcjami USA w trakcie procedury ogłaszania bankructwa. Były także zastrzeżenia co do bezpieczeństwa pracy NS2 po sabotażu.
więc chyba sprawa raczej ma wymiar bardziej PR-owy ze strony rosyjskiej niż praktyczny. A teraz coś, co można wyliczyć jako element dziejącej się na naszych oczach od wielu miesięcy wojenki handlowej, a może już nawet wojny, pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Otóż w ciągu ostatnich miesięcy cóż zrobiła Unia Europejska? Więc tak, wszczęła dochodzenie w sprawie praktyk dumpingowych stosowanych przez chińskie firmy przy kreowaniu cen chińskich samochodów elektrycznych. Sprawa została szczególnie mocno skrytykowana przez francuskiego komisarza do spraw rynku wewnętrznego, który oczywiście chroni też francuską motoryzację. Chiny kontynuowały hojne inwestycje w węgierski przemysł produkcji akumulatorów, za co Budapeszt odwdzięczył się, także Węgry, jako jedyny członek Unii, nie poparły inicjatywy unijnego pakietu w sprawie energii wiatrowej, która była wbrew chińskim interesom, ta inicjatywa. Unia opublikowała Net Zero Industry Act, który poprzez szybkie ścieżki administracyjne ma ułatwić lokowanie przemysłu czystych technologii w Unii. Wprowadzono także CBAM, czyli cło węglowe, które uderza w chińską gospodarkę. Teoretycznie uderza, ale przypomnę, że system ETS, czyli handlu emisjami w Chinach, generuje koszt za jedną tonę wyemitowaną w granicach 9 z groszami dolarów, czyli 8 z groszem euro od tony, podczas gdy po spadku w Europie jest to około 50-51 euro za wyemitowaną tonę. Chyba jest różnica kilkukrotna w tych wysokości tych opłat, obciążająca przecież bardziej, jak widać, europejski przemysł. Dalej. Chińskie Ministerstwo Handlu poinformowało o ograniczeniu eksportu związków galu i germanu. Dwóch metali mających kluczowe znaczenie dla przemysłu, przepraszam, półprzewodników, telekomunikacji oraz pojazdów elektrycznych. No popatrz, znowu ta elektromobilność europejska dostaje po schabach. Od kogo? Od Chińczyków. A kto najmocniej się rozpycha w tym względzie w Europie? No właśnie, chińskie firmy. Dalej, unijny przemysł wiatrakowy zaczął głośno domagać się ograniczeń, jeżeli chodzi o dostawy chińskich wiatraków, no i mocno skarży się na chińską konkurencję. No ale przepraszam, klękajcie narody. To jest identyczne zrobienie takich samych błędów, jak zrobiła je branża automotive niemiecka wcześniej. Przenosili produkcję do Chin, pozwolili ukraść sobie wszystko, co tylko było możliwe z technologii, bo zapomnieli albo nie chcieli kojarzyć tego, że tamtejsze firmy, którym pozwala się współpracować na swoim rynku z obcymi podmiotami, zawsze są pod nadzorem chińskich służb i wyciągnięto w sposób państwowy, a nie poprzez szpiegostwo prywatno-przemysłowe, korporacyjne, wyciągnięto wszystko, co chciano, pozwolono teraz tym chińskim firmom na to, żeby korzystały, płacąc za to, że chińskie służby dostarczyły im technologię. I co? No i się okazuje, że co się dało, to zmodyfikowano, zmodernizowano, dostosowano, zrobiono to taniej i wygryzają chińskie firmy produkujące samochody elektryczne, niemieckie firmy z tego rynku. I teraz co? I teraz mamy to samo w obrębie produkcji chińskich OZE. Wiadomo, że kwestia fotowoltaicznych źródeł produkcji energii jest opanowana przez Chiny, praktycznie się nie produkuje niczego w Europie, jeżeli chodzi o panele, to teraz jeszcze dojdzie wszystko, co się tyczy samych wiatraków. Gratuluję, niemiecki przemyśle. Dalej, Komisja Europejska nakłada kary na chińskich producentów samochodów lub ogranicza import elektryków z Chin, ale to jeszcze jest na małą skalę. Dalej, Chiny ograniczają eksport kluczowych technologii, na przykład tych fotowoltaicznych, do Europy, podwyższając mocno ich ceny. Kto za to płaci? No my. Dalej, Unia zaczyna chronić własny przemysł, wprowadzając regulacje proponowane na przykład przez nikomu nieznaną firmę Siemens Energy w zakresie dostępu do aukcji OZE. Chodzi o preferencyjne warunki dla tych firm, które produkują OZE przy niskim śladzie węglowym. To jest trochę skomplikowane, ale właśnie ten CBAM, to wszystko się z tym wiąże,
I dla mnie ten zielony ład jest coraz bardziej skomplikowany, a tam, gdzie są takie skomplikowane rzeczy, wiadomo, że pieniądze się w dziwny sposób rozchodzą, ale to my, końcowi użytkownicy i konsumenci, na tym tylko i wyłącznie możemy stracić. A Chiny tymczasem nakładają restrykcje na europejskie marki motoryzacyjne działające na ich rynku. Wojenka pełną gębą. I, szanowni państwo, tak mniej więcej w dużym skrócie wyglądają te informacje, którymi chciałem się z Państwem podzielić. Jeśli się podobało, zachęcam do lajkowania, komentowania, udostępniania, subskrybowania kanału Kapitan Lisowski, dawania rady z reklamami i wspierania kanału. A wszystkim tym, którzy już to robią, bardzo serdecznie za to dziękuję. A onucom, które intensywnie przekłamują treści, które się podaje, powiem tak. Ja dostałem ograniczenia od YouTube'a, jeżeli chodzi o zasięgi. I to nie chodzi o to, że spadły mi wyświetlenia wśród ludzi, tylko trudniej znacznie znaleźć było moje filmy. I tyle wam tylko powiem o nuce, ale już z tego problemu się wychodzi. Więc czapaję wam i niech wam ziemia lekką nie będzie. Pozdrawiam, wszem i wobec, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.